Pandemia zmieniła bardzo wiele, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, dlatego że zakupy przeniosły się do zakupów online i zaistniał taki trend, zresztą przewidziany na 3 lata i na całym świecie zaistniał, w Polsce również, you live only once, czyli żyjesz tylko raz, ponieważ pandemia obudziła w ludziach no niestety strach i pewien brak poczucia bezpieczeństwa i taką świadomość, że no w sumie to ja nie przeżyłem wystarczająco, nie doświadczyłem, nie rozpieściłem się wystarczająco, czy nie rozpieściłam wystarczająco dużo w swoim życiu, nie odwiedziłam pięknych miejsc, nie cieszyłam się z wielu rzeczy, których po prostu było, na które po prostu było mi żal. I rzeczywiście nastąpił taki niesamowity trend, nieprawdopodobnie przyspieszył rynek również przede wszystkim w tym mody oraz dóbr luksusowych, które zaliczyły ogromne wzrosty. I doszło już do takich trochę szalonych sytuacji, że na zegarek Patek Philippe trzeba czekać wiele lat, a przedtem kupić jeszcze kilka tych zegarków, żeby kupić upragniony model i tak dalej, i tak dalej. Wzrosły nieprawdopodobnie również ceny hoteli, biletów lotniczych, ale i ceny mody. Bo kiedy zobaczymy i prześledzimy chociażby ostatnie podwyżki przez ostatnie lata, chociażby torebek Chanel i uświadamiamy sobie, że to jest 81% przez ostatnie kilka lat, no to rzeczywiście jest to szokujące. Niestety nie odchodzą klienci od fast fashion, ponieważ co roku ten rynek wielkich sieciówek, wielkich sieci ubrań rośnie i to bardzo. W związku z tym w ogóle rynek mody generalnie ma się dobrze, tylko oczywiście cały czas stoimy twarzą w twarz z ogromnymi problemami, chociażby takimi, że rynek sieciowych marek w Polsce nieprawdopodobnie zatruwa, nie w Polsce, tylko na świecie oczywiście, to chciałam powiedzieć, ale nieprawdopodobnie zatruwa naszą planetę. Jest to jeden z najbardziej trujących biznesów na świecie. I my czasami dezinterpretujemy to, co słyszymy, ponieważ jedną z najbardziej nieekologicznych rzeczy, niestety, jakie nosimy na sobie, to jest dżinsy i biały t-shirt. Biały, czarny, nieważne, czarny jeszcze gorzej, bo kiedy weźmiemy pod uwagę, że na wyprodukowanie tych rzeczy, tych dwóch rzeczy, potrzeba było około 10 tysięcy litrów wody, czyli tyle, ile pije jeden człowiek przez 2 lata, to nie możemy w to uwierzyć. Więc jest to rynek, który no, zmaga się z olbrzymimi sprzecznościami i ogromnymi problemami, które do dzisiaj nie są rozwiązane.